Hej, 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 witajcie w specjalu na 100 widzów, w którym będą pytania i odpowiedzi zawarte. Będą pytania, na które będę odpowiadał poprzez granie w Super Mario Bros. O, yeah. Dałem radę z tym wstępem i pytań nie było dużo, było pytań bodajże 11, zadania przez chyba tam 6 osób. No nieważne, teraz jak chcecie to sobie policzycie, ale dobra, nie będę tłumaczył granic, takie to będzie tylko po prostu tło do odpowiadania mojego na wasze pytania. Od razu mówię, że wiem, że miało być już dawno to Q&A, no ale... No wiecie, bo miesiąc temu to miało być, no ale ja tak, wiecie, jakoś nie mogłem się zabrać do tego, ale teraz jakoś tak mnie właśnie zebrało. Okej, pytania będą po prostu co jakiś czas właśnie podczas grania. Czasami będę narzekał, jak to fail, jak to lamie w tej grze. Ale będą również pytania, odpowiedzi na pytania. Dobra. Pierwsze pytanie zostało. Poczekajcie, może jeszcze chwilkę. Tylko nie ma jakichś tam. Nie ma tych muzyczek z gry i tym podobnych, ponieważ wyłączyłem to. Ponieważ no, po prostu wyłączyłem. Puściłem w tle muzykę, właśnie. Która wam się szczerze mówiąc podobała, bo zastosowałem ją w już wielu moich filmach i zawsze wam się podobała. Jest to muzyczka właśnie z Yamendo, więc mogę jej używać do swoich filmów. No ale dobra. Pierwsze pytanie zostało, pierwsze w sumie cztery pytania zadał ten użytkownik. Ale przeczytam pierwsze z nich. Ile masz lat? No, tak trudno wejść na mój kanał i zobaczyć, no ale dobra, no. Może nie zauważyłeś. Mam 14, jeszcze właśnie będę kończył 15 lat w sierpniu. No i to tyle. Drugie pytanie, gdzie mieszkasz? Nieważne. Palisz? Nie wiem, co palę. Okej. Nie czaję tego pytania, ale jeżeli chodzi o papierosy i tym podobne, to oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że szczerze mówiąc, za bardzo nawet nie szanuję. Zwłaszcza osób w moim wieku, jak palą, więc wiecie. Kurczę, no i zajebiście, zrąbałem. Następne pytanie od tego użytkownika to właśnie ostatnie pytanie, czyli grasz w FIFA 12 lub grasz w FIFA 12 i Skyrim. FIFA grałem u kolegi, gram dosyć często, szczerze mówiąc, mi się fajnie gra. Ja gram na padzie, mój kolega gra na klawiaturze i jest spoko gierka. A jeśli chodzi o Skyrim, to nie, gram w Oblivion. Jeżeli cię to interesuje. No w sumie to jest bardzo podobne do Skyrima. Czyli to jest The Elder Scrolls 4 Oblivion. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest. Ostatnio sobie szczerze mówiąc kupiłem. Wspominałem o tym w filmiku z Minecrafta. Kupiłem go z kolekcji klasyki pomarańczowej i kosztowało mnie bodajże 30 zł na Allegro. Okej. A czy zamierzam grać Skyrima? Nie wiem. Może kiedyś jak trochę stanieje, bo za bardzo ostatnio nie jestem przy kasie. No ale dobra. Idziemy dalej. To dzięki Blender 1998 za pytania. Idziemy dalej.
Następne pytania zostały zadane przez... I teraz za bardzo nie wiem, jak przeczytać twój nick, więc to jest MSLKAR1. Jeżeli jakoś się to czyta, no to możesz mi powiedzieć. Kto cię zachęcił do zaczęcia nagrywania? I tutaj było tak w sumie różnie, bo nikt mnie tak właściwie nie zachęcił, tylko spodobało mi się to po prostu, bo... Znaczy nikt mi nie powiedział, ej, nagrywaj, bo to jest fajne, coś takiego. Tylko po prostu to było ogólnie tak, że tam oglądałem sobie CTSG i tym podobne osoby, a tu okazało się, że mój kuzyn zaczął nagrywać. No i ja mówię, what? Mówi, że już ma 2 odcinki w ogóle, a ja co? Naprawdę nie wierzyłem, bo ja bym się w życiu do tego sam nie zebrał. Ale mówię, że jeżeli on już nagrywa, to tak się zastanawiałem, szczerze mówiąc. I tu jest też wyjaśnienie, dlaczego mam taki zrąbany nick, a to dlatego właśnie, że założyłem to konto tylko dlatego, żeby dać suba właśnie mojemu kuzynowi. Ale właśnie tak jakby on mnie zachęcił, bo nagrałem nawet filmik z nim, czy 3 filmiki z Nowego Świecie w Minecrafta grałem. Tu macie, jeżeli chcecie obejrzeć ten filmik, to kliknijcie sobie w tą miniaturę filmu. Teraz ten film się zatrzyma, wy sobie obejrzycie i wrócicie do niego. A jeżeli nie chcecie, to obejrzycie sobie później. Dobra, idziemy dalej. Także jeden ma jeden mnie zachęcił do nagrywania. Dobra. Następne pytanie od Esmir1983. Kurczę. Dobra. Esmir1983 jest to mój... dobra, nieważne. Jest to mój kolega z klasy i tyle. Jeśli chodzi o to po prostu... Zresztą chyba wiecie, że nawet to jest mój kolega, więc co ja się... Po prostu na początku się zastanawiałem, czy w ogóle chcę, żebym nazwał go swoim kolegą. Ale raczej tak, bo nagrywałem nawet z nim Dead Island. No ale nieważne, zagadałem się. Pierwsze pytanie, zrobisz kiedyś vloga? No i tutaj mógłbym zrobić vloga, jakbym miał kamerę z HD, bo HD musi być, prawda? To jest pierwszy boss, pechwe. Mógłbym zrobić vloga, jakbym miał kamerę i jakbym miał trochę więcej widzów, szczerze mówiąc. Bo jeśli chodzi o tą liczbę widzów i liczbę aktywnych widzów, to trochę jednak jest mało. Wolałbym właśnie vlogi robić dla trochę szerszej publiki, ale... A to może kiedyś. Pytanie drugie. Lubisz mnie? No, lubię cię, Smirze. Ale czasami jesteś cholernie wkurzający. Następne pytanie. Lubisz zespół Jam? Żeby tak słuchać tego Jamu, tak wiecie, codziennie tylko Jam i tak dalej, to nie za bardzo, ale słucham czemu. Czasami mi się tam gdzieś tam ten Jam, zawsze tego gdzieś tam czemu posłucham, dobra. I to tyle, jeśli chodzi o Esmir1983. Dzięki Esmir1983 za zadanie pytań. Kolejne pytanie zostało zadane przez Jak Diabeł. W ogóle, patrz, 9 minut, a tak mało pytań. No ale dobra. Kolejne pytanie zostało zadane przez Jak Diablo 5. Czy inni youtuberzy... po prostu mam trochę niewygodnie to pytanie, bo sobie to włączyłem w przeglądarce, aby Mario gram na, w screenie, w okienku. No ale dobra, nieważne, to... Dobra, jednak ważne. Czy inni youtuberzy, na przykład ja, mogą liczyć na współpracę z tobą lub... wspólną serię, czy wolisz serię solowe? Dobra.
jakoś się przemęczyłem, bo po prostu no trochę niewygodnie się tutaj tak mi się tutaj czyta. To no nie. To odpowiedź to jest nie. Dlaczego? Wszedłem na twój kanał, kolego. Ty masz bodajże dwóch widzów. Więc. Jeśli chodzi o jakość, to nie obejrzałem tych filmów. Więc. Jak dobijesz do, nie wiem, 100 widzów. I jakby. No. Większość w sumie ludzi to tak chce kręcić tę serię, żeby trochę tam się wybić, tam żeby przybyło im tam dwóch, trzech widzów, prawda? Jeżeli będziesz miał około, nie wiem, 100 filmów, albo, no mówię, ja nawet nie osób, ale około 50 filmów dobrej jakości i spodoba mi się na przykład twoja, spodoba mi się właśnie twoja jakaś seria, bądź jakiś indywidualny film, to spoko. Nie lubię tego levela. To spoko, ale... póki co, to raczej nie kości. Ale dzięki za pytanie, zawsze jakieś pytanie było. Następne pytanie zostało zadane przez Irix003. Czy zmieniasz swój głos komputerowo? I tutaj pierwszy gościu, który się posłuchał tego, o co prosiłem, w filmiku, czyli w takim kwadratowym nawiasie, napisał pytanie. Wiem, że po prostu taki bajer, wiecie, sobie. Inni tak robią, ja też chciałem być fajny. Ale dobra. Nie zmieniam swojego głosu komputerowego. Jedyne co z nim robię, to odszumiam i tak jakby trochę podgłaszam. Więc tak brzmi normalnie. Dalej. Jaki i to jest dzięki Irix. I teraz bodajże ostatnie pytanie. Jaki od... jaki język preferujesz? Angielski czy niemiecki? Szczerze mówiąc, niby uczyłem się więcej niemieckiego, prawda? Ponieważ angielski miałem niby tak dodatkowo i tak dalej, tam się opierniczałem właśnie po całówce, jeśli chodzi o angielski. A niemiecki mam od czwartej klasy, czwartej klasy obowiązkowe oczywiście, ale jednak angielski mi się wydaje lepszy, dlatego że po prostu angielski to mogę sobie w grach, choćby w filmach, w piosence, a za bardzo niemiecki piosenek to ja nie słucham, prawda? Więc to tak bardziej angielski mi się zdaje, jednakże... Jednakże chyba nawet nie mam jednak większą wiedzę na temat języka niemieckiego, ale angielski chyba, ale wolę angielski, no preferuję angielski i jest spoko, znam, myślę, że jakoś bym się tam dogadał z Anglikiem, żeby mówił głośno i powoli i wyraźnie, ale dobra, to tyle moi drodzy. Z tego... O, no i zginąłem pięknie nawet. To tyle, jeśli chodzi o te moje pytania. Nie było ich dużo, no ale myślę, że następne Q&A tym razem na 200 widzów będzie trochę bardziej, nie wiem, popularny, nie wiem, cokolwiek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jakoś tam was nie zanudziłem, że odpowiedziałem na pytania tak, jak na pytania w sposób w miarę konstruktywny, w miarę zrozumiały oraz... no dobra, mam nadzieję, że po prostu moje odpowiedzi na te pytania były... wyjaśniły wam to, czego jeszcze o mnie nie wiedzieliście, bądź chcielibyście, bądź... no nieważne. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie... no i ja wam życzę miłej gry, cokolwiek. Dziękuję wam za to 100 widzów. Mam nadzieję, że ta liczba wzrośnie choćby o 1-0. A tymczasem, cześć!